Witajcie w siódmym odcinku z cyklu Kostka znaczy więcej, 7 razy W. Dzisiaj ostatnia część, kiedy mówimy o cechach świętego Stanisława, ale też o naszych cechach. Dzisiaj W jak wojownik. Może się ktoś z Was uśmiechnie w tym momencie, bo czy święty Stanisław Kostka kojarzy nam się z wojownikiem? Właśnie widzimy go często na takich obrazach, gdzie jest takim ładnym, miłym młodzieńcem, bardziej takim wątłym niż o budowie atlety, niż sportowcem. Ale zastanówmy się przez chwilę, jakie cechy powinien mieć wojownik. Przecież ten, który walczy, to nie tylko ktoś, kto ma silne muskuły, kto ma sylwetkę właśnie taką bardzo dobrze zbudowaną, który ma silne mięśnie. Ale żeby być dobrym wojownikiem, i to widać we wszystkich kulturach, trzeba o wiele bardziej mieć cechy takie jak opanowanie, umiejętność kontroli siebie, swoich własnych emocji, jak kultura, jak umiejętność dobrego rozeznawania, też sprytu, a nade wszystko umiejętność obrony. Bo dobry wojownik to nie ten, który zabija, ale dobry wojownik to ten, który broni. I nam się bardzo często kojarzy właśnie, że jestem wojownikiem, czyli zabijam, jestem najsilniejszy, ja tutaj rządzę w stadzie. Żeby być wojownikiem, trzeba mieć takie cechy jak łagodność, jak opanowanie, jak kultura. To są te wszystkie takie cechy, zasady, które były i wśród rycerzy na przykład średniowiecznych, ale też w innych kulturach, gdzie rzeczywiście ta rycerskość, ta waleczność kojarzyła się z taką właśnie prawdziwą męskością, czyli nie tylko z agresją i siłą, ale bardziej chodziło o te cechy wewnętrzne wojownika. Dalej, wojownik nie staje się od razu wojownikiem. Żeby dobrze walczyć, żeby dobrze władać bronią, trzeba długiego czasu ćwiczeń. I jeżeli w tym kontekście spojrzymy na świętego Stanisława Kostkę, na młodego chłopaka, który nie zdążył nawet stać się mężczyzną, przecież zmarł jako nastolatek, nie przeżył tego czasu, jak inni, którzy zakładają swoje rodziny i żyją długie lata. A święty Stanisław Kostka wykorzystał ten krótki czas życia, który miał, do tego, żeby przygotować się do walki i żeby zacząć walczyć. O co walczył Stanisław Kostka? Przypominają mi się te słowa, które słyszeliśmy u proroka Eliasza: gorliwość o dom twój mnie pożera. Kiedy go Bóg pyta w spotkaniu w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, co ty tu robisz? Gorliwość o dom twój mnie pożera. Jeżeli patrzymy na Jezusa, zwłaszcza na Jezusa, który walczy o chwałę Bożą, który głosi Królestwo Boże, widzimy go także w świątyni, gdzie jest z biczem, kiedy mówi, że walczę o mój dom, nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Jezus jest wojownikiem w ciągu swojego życia. Największą walkę stoczył na krzyżu. Tu widać Jezusa wojownika. I kiedy patrzymy na życie świętego Stanisława Kostki, widzimy, jak on walczy całe życie, jak nauczył się walki duchowej, żeby walczyć zarówno z szatanem, z tymi siłami zła, które go atakowały, próbowały też odwieźć od drogi, którą Bóg go prowadzi, ale walczył też ze światem, z tym, co miał do zaproponowania przez świat, przez dom, przez ojca, przez środowisko, w którym żył. I widzimy świętego Stanisława Kostki, który jest po tej drodze dalekiej, którą przeszedł. Trzeba mieć charyzmę ducha, żeby pójść na pieszo do Rzymu, być samemu w tym wszystkim. Widzimy świętego Stanisława Kostkę na koniec, który umiera chory, jako właśnie taki, wydawałoby się, słabeusz, który widzi Maryję, który widzi Jezusa, Stasia, który walczy z różańcem w ręku,
i wygrywa tą ostateczną bitwę, chociaż po ludzku, można powiedzieć, jest przegrany. Nawet nie został księdzem, nie został wyświęcony, o czym marzył. Po to do Rzymu poszedł, żeby zostać jezuitą, a umiera jako nowicjusz. I widać tą postać świętego Stasia Kostkę i widzę właśnie postać w tle jego życia, Jezusa wojownika, który toczy walkę o chwałę Bożą, który walczy o każdego człowieka, który walczy o Ciebie, który walczy o mnie. Zobaczmy, święty Stanisław Kostka umiera, ale dopiero się wtedy wszystko zaczyna. I my dzisiaj po 450 latach mówimy o nim, staje się naszym patronem, staje się patronem nie tylko młodych, ale także diecezji, patronem naszego kraju, bardzo szeroko. Ta walka była tak dobra, że owocuje do dnia dzisiejszego i my możemy się czuć bezpieczni pod opieką świętego Stanisława Kostki, wojownika, który ochroni Ciebie, który jest w stanie pokazać Ci dobry kierunek, pokazać Ci, jak walczyć, nawet jeżeli jesteś w bardzo młodym wieku, jak wygrywać i że to zwycięstwo, które czasami wydaje się po ludzku porażką, jest największym zwycięstwem. Dzisiaj wielu młodych, wielu mężczyzn chce wygodnego życia, łatwego, także kobiet, bo też możemy się identyfikować ze Stasiem Kostką, żeby się nie wysilić, żeby się nie spłocić. A Pan Jezus, pokazując nam też życie tego młodego świętego z Rostkowa, pokazuje nam, że jesteśmy wojownikami, którzy są zaproszeni, żeby stanąć pod sztandarem Jezusa i walczyć o Jego chwałę. Zapraszam Ciebie do tej drogi. Ja także próbuję nią iść.